Dzień dobry, witam serdecznie, tutaj Groove of Wła. Piątek dzisiaj, piątek przed kolejką 31, a to oznacza, że ja swoje 3 grosze standardowo muszę dorzucić. Znaczy nie muszę, ale chcę po prostu i mam nadzieję, że wy macie ochotę to obejrzeć. Przed kolejką 31 zagrałem kartę, kliknąłem, uznałem, że nie mam na co czekać. 170 tysięcy w overallu, 8 kolejek do końca. No to na co ja mam czekać? Na jakieś podwójne kolejki, które tam może się wydarzą na koniec sezonu, to nie za bardzo mnie interesuje, że jak zagram kartę w 6-4 kolejce, no to już no, nie nadrobię tych wszystkich punktów, które miną od teraz do tej kolejki 34 czy tam 35 i może i tych punktów oczywiście, które uważam, że uda mi się zgadzać z tym składem, który zrobiłem, a który bym nie zdobył, gdybym został przy tym starym składzie. Logiczne. Dlatego też uznałem, że kartę zagram i siedziałem wczoraj i przedwczoraj nad tym i wczoraj o w pół do pierwszej w nocy uznałem, że jednak zmieniam. I jednak wracam do swojego pierwotnego planu, ale o tym może za chwilę. Już po kolei będę mówił, jak to wygląda u mnie na karcie. Więc tak, w bramce Leno. Jak już ułożyłem, znaczy wstawiłem jego, on kosztuje 5-0. Kalendarz Arsenalu wydaje się sensowny i wiadomo, że oni nie zdobywali zbyt dużo clean sheetów ostatnio, ale mamy Sheffield, Fulham, Newcastle, West Brom. Na 5 najbliższych kolejek 4 są takie, więc no, liczę, że jakiś tam clean sheet może się pojawić. Też ta cena 5-0, Rui, Patricio 5-3, Schmeichel 5-4, Mendy 5-2 i zdecydowałem się, że jednak to będzie Leno za 5-0. Wierzę, że drugim bramkarzem jest oczywiście Forster za 4-0. No tutaj to jest chyba jak gdyby podstawa w tym momencie, grający bramkę za 4-0, no to jeszcze który będzie miał dwa mecze za jakiś czas, to wydaje się dosyć sensowne wyjście z sytuacji. W obronie może zacznijmy od Fofany. Na ten najbliższy kalendarz Wilków, jak znalazł pewnie podstawowe miejsce w składzie. Teraz na West Ham będę miał go na ławie, potem mamy West Brom, Crystal Palace, Southampton, Newcastle. Te 4 mecze, 3 mecze u siebie, wchodzę w to. Inwestuję 5 baniek w tego obrońcę. Następnym obrońcą jest Holding za 4,2, bo takiego obrońcy poszukiwałem w takiej zawrotnej cenie. I tutaj też no, kalendarz, no to już mówiłem w przypadku Leno. Holding w miarę sensownie wyglądał wczoraj w Lidze Europy. Oddał jakiś strzał po, powiedzmy sobie, stałym fragmencie gry. Więc No, jak mi jakiś nie wyjdzie napastnik, no to liczę się, że przy tym kalendarzu, który mamy, znaczy jak mi nie wyjdzie jakiś obrońca, to że przy tym kalendarzu, który jest w najbliższym czasie, holding wchodzący z ławki, to będą jakieś fajne punkty dodatkowe, może tak bym to nazwał. Potem jest Cody z Wilków, tutaj również cena plus kalendarz, Fulham, Sheffield, Burnley, West Brom. I potem jeszcze jest Brighton. No to też może jakimś psim swędem tutaj clean sheet wpadnie. No zobaczymy. No, zdecydowałem się na taki ruch i tak to na razie zostawiam. 4,8 miliona przy takim kalendarzu. No miał być Rui Patricio, troszeczkę było za drogo, więc tutaj Cody, żeby było pokrycie tego kalendarza Wilków. Myślę, że jak patrzymy dzisiaj na kartę, no to kalendarz pewnie jest podstawowym kryterium do wyboru, że patrzymy do końca sezonu. I dwóch obrońców, i to będzie dwóch obrońców Chelsea. Jeden to jest Rudiger, bo jest tani, a drugi to jest Alonso, bo jest drogi i go lubię. I to jest moje kryterium, szczególnie to drugie jest dla mnie najważniejsze. Poza tym fajnie się oglądało ten mecz z West Bromem do pewnego czasu, kiedy Alonso biegał sobie tam dosyć wysoko, oddawał strzały, koledzy go szukali w polu karnym. Zaryzykuję tak. Był tutaj wcześniej Trent zamiast Alonso, ale jak już o wpół do pierwszej wpadłem na pomysł, jak troszeczkę ten skład zmienić,
no to Trent musiał wypaść ze składu i w jego miejsce pojawił się Alonso. I no, liczę, że oni z Crystal Palace i potem z Brighton zagrają spoko zawody. Mam dwóch obrońców, którzy powinni mieć podstawowy skład, dwóch obrońców na ławie, którzy w razie czego pewnie pokryją te rotacje Tuchela. No zobaczymy. No, troszkę ryzyko z dwoma obrońcami Chelsea, ale może się uda. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to rymował wielki raper Popek. Więc też. No tak to po prostu zostawię tutaj. Na razie już tutaj chyba nic nie będę zmieniał. Co mamy następnie? W pomocy. W pomocy, ale tak się musiałem troszeczkę zastanowić nad tym, co będę, od czego zacznę. Zacznę od Lingarda, bo to jest chyba najprostszy wybór. Lingard, tam jeszcze mógłby być chyba netto w tej cenie, troszeczkę mniej. Zdecydowałem się jednak na Lingarda. No, gościu jest w gazie. Nie wiem, jak wpłynie brak Antonio, który prawdopodobnie nie wyjdzie, ale na razie go jeszcze zostawię. No, no nie sprzedaje się takiego gościa, który jest w formie. Tak mi się wydaje. Bruno Fernandes, no to tutaj chyba dyskutować nie potrzeba na ten temat. Jota. I teraz. Takich, to są trzy takie nazwiska, które pewno będą w większości kart, więc nie ma co tutaj się zastanawiać zbyt dużo. I następnie zrobiłem tak. Tutaj był Son i był Mount, ale zamiast Sona i Mounta jest Sterling i Salah. Troszkę się przestraszyłem grać bez Salaha, przyznaję. Kombinowałem, jak to mogę zrobić, żeby mieć Salaha i mieć kogoś z City. I uznałem, że jeżeli mogę wyrzucić Trenta i wstawić. I tutaj wyrzuciłem Sona, to jest w ogóle podstawa, jak gdyby. Wyrzuciłem Sona, uznałem, że okej, nie będę go trzymał na ławie, nie będę trzymał 9 baniek na ławie, kiedy układam kartę, bo to nie ten etap sezonu. Bo to mogłoby się udać na początku sezonu, tak jak robiliśmy z Bruno Fernandeszem, że i tam chyba za obą. Gdzieś tam były takie kombinacje na początku sezonu z tam zawodnikami City, którzy też nie mieli spotkania w pierwszej kolejce, i to wtedy było ok. No dzisiaj mi się wydaje, że jednak trzymanie Sona na ławie jest troszkę bez sensu, więc uznałem, że. Po prostu w tej pierwszej kolejce, kiedy zagram kartę, no postaram się uzyskać maksimum, a to, co będzie dalej, no to troszkę się pomartwię za tydzień po prostu. Więc wstawiłem Salaha i wstawiłem Sterlinga. Sterlinga wstawiłem, miałem nie grać tutaj nikogo z City, ale w końcu uznałem, że zaryzykuję. No. Zaryzykuję z tym Sterlingiem, licząc na to. Że po pierwsze, ci, którzy grali Sterling nie zagrał w Lidze Mistrzów, więc albo jest w fatalnej formie i kurwa nie wyjdzie po prostu, albo trzymał go Pep specjalnie po to, żeby wyszedł teraz na Lidz. Liczę, że to jest ta druga opcja i po prostu na Lidz wyjdzie w podstawowym składzie, a jeżeli wyjdzie na Lidz w podstawowym składzie, to, że Leeds zagra swoją piłkę, czyli będzie chciało wygrać ten mecz, zagrają wysoko, a to spowoduje, że Sterling zdobędzie kilka bramek. Jak dla mnie, dzisiaj albo będzie Salah na C, albo będzie Sterling na C. Jeszcze sobie to rozważę, troszkę czasu jest tam do tej 19:30. Więc na spokojnie sobie to jeszcze będę o tym decydował. Na razie Salah na C, Sterling na wice, ale bardzo, bardzo, bardzo możliwe, że wyjdę z tym Sterlingiem na C. Więc tak wygląda moja piątka w pomocy. Powtórzę: Sterling, Bruno, Jota, Lingard, Salah. To jest moja piątka w pomocy. W ataku Harry Kane, to jest oczywiste. I do tego jest Iheanacho, to w sumie też jest oczywiste. No, taka forma i ten kalendarz, to po prostu no, nie było opcji, żeby tej dwójki dzisiaj nie wystawić. Plus to, że
kurwa, nie ma żadnego napastnika. Już wczoraj tutaj wstawiam w ogóle Aguero, bo myślałem, że wyjdzie. Lacazette mnie nie przekonuje jednak, mimo wszystko też go miałem i jak wrzucałem kolegom swój skład, no to tam był Lacazette. Dzisiaj go nie ma, no bo po pierwsze wyszedł w lidze Europy, jakoś mnie nie przekonał specjalnie, więc uznałem, że chyba no nie zaryzykuję tych 8 milionów, żeby wstawić jego. Ingsa nie wstawię, bo potem nie mają spotkania. I kto tam jeszcze był? Gdzieś Calvert-Lewin mnie też nie przekonuje. Generalnie nie widziałem żadnego napastnika, którego bym chciał wstawić do składu oprócz Kane'a i oprócz Iheanacho, który ma fajny kalendarz i był w fajnej formie jeszcze niedawno, więc może tą formę podtrzyma. I jako ostatni zawodnik Matej Wydra. Kto by się spodziewał, że układając kartę w 31. kolejce będzie tam Matej Wydra i Iheanacho. Kurwa, świat jest niesamowity w tym roku. Ostatnio świat zwariował i myślę, że ten napad. I co jest najlepsze? Taka trójka napastników to powtarza się w tylu składach, że po prostu, no, może nie do końca ja zwariowałem. Jednak, mimo wszystko, tylko ktoś tam jednak jeszcze uznał, że ma to sens, patrząc na cenę. No, Wydra ostatnio zdobył jakieś punkty. Już wam mówię ile. Dwa gole i asysta w ostatnich czterech kolejkach to jest bardzo, bardzo dobry wynik, jeżeli popatrzymy się na napastników. Tutaj na początku był Wood przeciwko Newcastle, ale jednak no, uznałem, że okej, wstawię Salaha, Wooda sprzedam, wstawię Wydrę i tak to zostawię. Jeszcze wrócę do tego, zastanawiam się jeszcze, czy to Wydra będzie w pierwszym składzie niż Iheanacho na West Ham. To też sobie jeszcze muszę tutaj rozważyć do końca dnia. Na razie jest Iheanacho, możliwe, że to będzie Matej Wydra. Sterling na C i będzie wesoło. No, i naprawdę to będzie wesoła kolejka. Sterling na C to już sobota, godzina 13:30, więc szybko pójdzie po prostu i pocieszam się tym, że karta przeważnie gdzieś tam się po dwóch, trzech kolejkach dopiero daje zielone strzałki, więc... Może w moim wypadku byłoby tak samo, w sensie po tej pierwszej kolejce nie zamierzam się jak gdyby tutaj załamywać. Potem zobaczymy, co zrobię, bo tak, będzie Son do kupienia, ale bardzo, bardzo możliwe jest też, że na przykład taki Vardy się pokaże z West Hamem z jakiejś lepszej perspektywy, bo wróci Madison i na przykład Vardy będzie grał super, kapitalnie. I wtedy Wydra out, Sterling out i wjedzie Vardy, no może i Son. No zobaczę, pomyślę. Na razie układam kartę niestety w takim momencie, który nie jest za rewelacyjny chyba na układanie karty. No ale już uznałem, że w sumie to na co by tutaj czekać. Zawsze tą kartę potem można gdzieś tam kilkoma transferami poprawić. A może przy tym, co teraz wam powiedziałem, uda mi się zgarnąć parę punktów. I chyba tyle. Co miałem do powiedzenia a propos mojej karty. Zobaczymy, jak wyjdzie, jak zawsze. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Trafionych transferów. Cześć.